Cześć widzowie! Eternity jest jedną z najpotężniejszych postaci Marvela i drugą najmocniejszą postacią w MCU, ponieważ widzieliśmy już Living Tribunala i być może One Above All w postaci Stana Lee. W dzisiejszym odcinku więc omówimy sobie potęgę Eternity. Standardowo, jeżeli film się spodoba, zostawcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Przechodzimy do odcinka. Eternity to abstrakcyjna istota, która uosabia samo uniwersum Marvela razem z jego siostrą Infinity, a jego autorytet przewyższa jedynie Living Tribunal i jego stwórca, z czego Eternity jest jednością z Infinity, więc ma dwie płcie, a potwierdzenia płci Eternity mamy dzięki jego innym imionom jak Sokrates Carvopolis czy Adam Quadmon, zaś jego żeńską płeć widzimy na przykładzie jej dzieci. Chociaż to może nie najlepszy przykład, to jest powiedziane, że Eternity zrodziła dzieci, w których skład wchodzi empatia, pochwała, celowość, entropia, objawienie pańskie, wrogość i eon, który został zabity i zastąpiony epoką, a później zrodziła jeszcze teraz i następnie oraz eksplozję i grawitację, co mówi, że już same jej dzieci były wszechmocnymi sojusznikami niezwykle związanymi z rzeczywistością i istnieniem, przy czym sam Eternity jest prawie wszechmocny. Eternity, jak każdy byt jego pokroju oprócz One Above All, jest niemal wszechmocny, posiadając nieograniczoną możliwość manipulowania czasem, przestrzenią, materią, energią, magią albo rzeczywistością w dowolnym celu, jak i również jest prawie wszechwiedzący i wszechobecny w całym kosmosie, będąc tak naprawdę nieśmiertelnym wcieleniem wszechświata, zdolnym do manifestacji jako dowolna żyjąca siła, co znaczy, że Eternity mogłaby przyjąć ciało niebiańskiego. Eternity stoi ponad przykładowo Lordem Chaosem, Master Order czy Kronosem i wydaje się, że Living Tribunal jest kimś w rodzaju przewodnika i mentora Eternity, ale na niekorzyść wieczności Eternity była też zbiorową świadomością całego życia i dlatego była zależna od wielu bilionów istot w niej zawartych, więc istniała wszędzie jednocześnie, z czego mogła przybrać humanoidalną formę, kiedy chciała porozmawiać z czarownikami innymi tego pokroju. Eternity pomogła kiedyś doktorowi Strange'owi w walce z Dormammu, a Strange pomógł jej uciec z pułapki istoty zwanej Koszmarem, a dokładnie jest on władcą wszystkich demonów w wymiaru koszmaru, który znajduje się w jego królestwie, czyli świecie snu, z czego jest on zbiorową manifestacją psychiki ludzkości, czerpiąc moc ze śpiących inteligentnych form życia, czasem próbując uwięzić konkretne osoby w swoim królestwie, zaś jego największym wrogiem jest doktor Strange. Kiedy Eternity znowu została porwana przez koszmar, Ziemia została zniszczona, więc Eternity odtworzyła ją w najmniejszym szczególe i aby lepiej zrozumieć ludzkość, od czasu do czasu chodziła po Ziemi używając imienia Adam Quadmon, przy czym Eternity zbierała sobie sojuszników poprzez zwykłe interakcje, jak z doktorem Strange'em, Henrym Pymem czy obserwatorami, a pierwszym, z którym się spotkała, był Przedwieczny, czyli Yao będący potężnym czarnoksiężnikiem. Eternity była w stanie porwać tak potężny byt jak śmierć, kiedy Thanos kłócił się z Deadpoolem o uczucia śmierci, co mówi, że Living Tribunal powinien osądzić Eternity, z racji na to, że brak śmierci oznaczał, że nikt w kosmosie nie mógł umrzeć, co wywołało ogromny chaos w całym wszechświecie, przez co też Thanosowi coś się odkleiło w głowie i zdjął klątwę z Deadpoola i uczynił go jedynym śmiertelnikiem, po czym go zabił, ale uświadomił sobie, że zrobił to, czego nie chciał. W MCU jej moce nie odbiegają, ponieważ wskrzesiła córkę Gora, co mówi, że ma władzę nad śmiercią, a także nie jest ograniczona żadnym prawem wszechświata i jest jedną z pierwszych istniejących bytów, jakie powstały. Podsumowując, Eternity jest trzecim najpotężniejszym bytem, jaki istnieje i nawet pokonany wróci z powrotem do walki, już nie mówiąc o jej sojusznikach, którzy zawsze przybędą na pomoc w każdej, nawet najgorszej sytuacji. A wy widzowie, napiszcie w komentarzu, co o tym wszystkim sądzicie i co chcielibyście na kolejny film. Jeżeli film się spodobał, zostawcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Ja dziękuję za oglądanie i trzymajcie się. I cześć!